trwa jeszcze Euro 2012 przed nami, oba półfinały i finał, ale Euro szmerło. Ja tutaj w pubie Champions spotkałem prawdziwą legendę innej dyscypliny, legendę boksu, Roya Jonesa Juniora, czyli możemy powiedzieć Zinedina Zidana boksu, albo nawet Diego Maradona, wielokrotnego mistrza świata w czterech kategoriach wagowych. Jest tylko dwóch na świecie. Roy Jones Junior po 106 latach stał się drugim bokserem w historii, który wygrał pojedynek w wadze ciężkiej z Ruizem, jak pamiętamy, i w jednym ręku skupił mistrzostwo świata w wadze średniej, w wadze ciężkiej. Wielka legenda, co prawda 42-letnia, ale ciągle jeszcze ma ambicje, ciągle jeszcze nie chce z ringu zejść. Jest w Warszawie, jest w Warszawie. Miał pojedynkować się z Dawidem Kosteckim. Wiemy, że Dawid trafił do więzienia w Rzeszowie, zgarnięty z ulicy. Sąd nie pozwoli mu stoczyć tej walki, chociaż światowy boks zna sytuację, kiedy sądy zwalniały zawodników, żeby mogli stoczyć pojedynki. Choćby Floyd Mayweather przecież również z wyrokiem na karku. Sąd specjalnie przesunął wykonanie wyroku, bo stwierdził, że od pięści tego człowieka zależy praca mnóstwa ludzi. Mnóstwo ludzi może zarobić pieniądze. Chodzi o to, żeby ci ludzie zarobili, zapłacili podatki w Stanach Zjednoczonych. Tak samo mogło być i w Polsce, ale wyjątku dla Dawida Kosteckiego nie będzie. Roy Jones stoczy ten pojedynek z Pawłem Głażewskim. Ciekaw jestem, jak ten zawodnik na to zareagował. No, dowiedział się o tym w ostatniej chwili. 42 lata na karku, ale techniki się nie zapomina. Więc wynik tego pojedynku choćby chyba może być tylko jeden. Miażdżący dla Polaka. Ta walka, która odbędzie się w sobotę, ten wieczór, który odbędzie się w sobotę w Łodzi, nazywa się Starciem Tytanów. Oprócz Roya Jonesa powalczy też Artur Szpilka, również ze starszym prawie dwa razy od siebie Jamelem Campbellem. Campbell obiecuje, że da Szpilce lekcję boksu. Szpilka zaprasza na zajęcia wyrównawcze. Na pewno będzie ciekawe, ale zobaczyć na żywo. To jest ktoś jak Mike Tyson, jak Muhammad Ali. Legenda tej dyscypliny. Patrzmy jeszcze na trening legend. Proszę Państwa, na rozdziku Roya Jonesa Juniora podczas startu Tytanów w Łodzi. Oczywiście legendarny trener Anders Mettersson, będący sobie od początku kariery, a teraz w ringu. Oglądamy Toma Jankello, to jest drugi trener Roya Jonesa Juniora. Roy Jones Junior, Paweł Błażewski, walka wieczoru, starcie Tytanów w systemie
tutaj wielu na wszystkich platformach, także w sieciach kablowych, już w sobotę o godzinie 20. Ktoś z nas zamieniłby się z Pawłem Głażewskim w ten sobotni wieczór. Z jednej strony pojedynek z taką legendą. No.